No, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj się zajmiemy bajkami i baśniami Grzesia. Grzesia, którego wyjaśnił nie ja, nie lepszy. Lekarz Dawid Ciemienga. Pamiętacie, wspominałem wcześniej o lekarzu, Kiedyś tam, że walczy też z szurami, i wziął się za książkę, którą ostatnio Brown szafuje na prawo i lewo. Macha nią tak jak niegdyś książkami Sumlisia i rozdaje nawet Kaczyńskiemu dał. Wobec tego dzisiaj zajmiemy się tymi bzdurkami, które, które tam są dodane. Ja nie będę się praktycznie zajmował tym sam osobiście, jedynie będę komentował niektóre rzeczy, które też już skomentował pan. Lekarz Ciemienga, wobec tego tutaj właśnie podaję link do jego, jego profilu, gdzie on to wszystko napisał, i teraz sobie lecimy, czytamy: fałszywa pandemia, analiza treści. Lekarz Dawid Ciemienga z 10, 2020 aby przeczytać tę książkę wystarczą dwie godziny czego i tak nie zrobi wiele osób, które się na nią powołuje, aby zweryfikować informacje w niej zawarte potrzeba kilkunastu godzin i znajomości wiedzy specjalistycznej dlatego fake newsy mają się tak dobrze i tutaj od razu pragnę zwrócić uwagę i się nie zgodzić z panem lekarzem, ponieważ e, przede wszystkim Wystarczą dwie godziny do przeczytania książki przez normalnego człowieka, zaznajomionego, przepraszam bardzo, z książkami. Natomiast taki typowy szur wielki polach patriota to on nie czyta tak jak normalny człowiek raz, dwa, trzy i gotowe, raz, dwa, trzy i gotowe. On czyta A, B i A, B. P, R, Z, E, C, Z, E, T, A, T... Aby przeczytać, więc to mu troszkę dłużej zajmuje. Dlatego oni, mam wrażenie, że niestety nie czytają dłuższych tekstów, nawet tych wszystkich wysrywów Mencena, Korwina, kilometrowych, bo to po prostu nie ma sensu. Tak? Oni i tak słuchają tylko i wyłącznie godzinnych wywodów swoich guru, którzy mówią co mają robić, co mają myśleć, jak mają myśleć. Nie ma to sensu, żeby oni się zagłębiają w jakieś pisma. Przecież one i tak nie mają sensu. Dla dla nich. Oni i tak 90% z tego nie rozumieją. Idealnym przykładem jest e, korwinistyczna chęć zasłaniania się teraz konstytucją. Ponieważ nie wiem, czy ogarnęliście, właśnie oni stwierdzili, że maseczki, y, że jak to mówią, na mordniki. Kagańce nie powinny być noszone, dlatego, bo konstytucja, rozumiecie? A śmiali się kiedyś skodowców, którzy dokładnie 5 lat temu też szafowali konstytucją. się śmiali, że jak można się szafować cały czas konstytucją? Czy oni w ogóle ich przeczy ją przeczytali? Czy oni w ogóle wiedzą, co tam jest? No, kuce, mam wrażenie, że wy nie przeczytaliście? Ponieważ cały czas się powołujecie i w koło Macieju jest dyskusja cały czas sama, że ale musi być stan wyjątkowy. Nie, nie, musi być stan wyjątkowy, pokazuje tutaj wyraźnie zapis w konstytucji, ale to jest ustawa, a konstytucja jest ważniejsza, no tak, no ale konstytucja odsyła do ustawy, ale ta ustawa jest niepoprawna, ponieważ ona nie była uchwalona w, w stanie wyjątkowym, nie, bo została uchwalona w 2008 roku, to jeszcze dawniejsza ustawa jest ustaw uchwalona przez PO, ale ona powinna, ble, ble, ble. i co jest takie, wiecie, w koło Macieju, który nie ma najmniejszego sensu. Co do, aby zweryfikować informacje w niej zawarte, potrzeba kilkunastu godzin znajomości wiedzy specjalistycznej, ośmiele się nie zgodzić. Wystarczy podstawowa biologia. Wystarczy podstawowa biologia. Wystarczy, że uważaliście na lekcjach biologii i jesteście w stanie dodać dwa do dwóch. I to już jest dobrze. To już jesteście w stanie przeczytać parę wersów i zrozumieć, że to jest pierdolenie. Jedziemy dalej. Ile wierzących osób w tę publikację zechciało w ogóle sprawdzić informacje w niej zawarte? Jestem przekonany, że zero, ale rzeczywiście, że zero, ponieważ jeszcze mniejsza liczba przeczytała ją. Książka Fałszywa pandemia w ostatnich czasach, yy, miesiącach stała się jednym z elementów dyskusji internetowej na temat <grytania> docierając nawet do Sejmu i polityków. Postanowiłem sam do niej zajrzeć i przekonać się, czy jest to pozycja, która walcząc z wielkim spiskiem jest napisana rzetelnie i czy zawiera uwarte uwagi, argumenty. Spoiler alert nie zawiera. Jeśli ktoś myśli, że z góry jestem do tego typu wydawnictw uprzedzony, to przyznaję się, że jestem i mam ku temu kilka istotnych powodów. Ja także jestem uprzedzony, zwłaszcza jak widzę właśnie następny taki gigantyczny artykuł o wielkiej lechi o jakichś tam różnych cudach, niewidach, właśnie o ekspertach, lekarzach, chujoskrętne witaminki C i tak dalej. I cały czas jest podnoszony, bo ktoś napisał książkę. Sumlich też napisał książkę i to nie jest żaden autorytet. Sumlich napisał od cholery książek, które już wielokrotnie mu ludzie udowadniali, że są z i w niektórych momentach, chamskimi słowo w słowo, gdzieś to na wykopie było nawet, o ile znajdę, jeśli ktoś się stanie znaleźć, Dajcie mi link w komentarzu. Jeśli nie jesteście w stanie zdać linku w komentarzu, ponieważ tam nie wiem, YouTube się czepia, wyślijcie mi to na maila. Ale jestem 1000% pewien, że właśnie na Wikopie ktoś przeanalizował fragment, zmarnował część swojego życia i zrobił po kolei konkretne rzeczy i porównał je. I wyszło, że praktycznie niektóre fragmenty są dokładnie kropka w kropkę zerżnięte. Wobec tego, jeśli ktoś to ma, to niech to poda. Jeśli ktoś myśli, że jestem z góry uprzedzony do tego typu wydawnictw, to przyznaję się, jestem i mam ku temu kilka istotnych powodów, ale uprzedzony jestem również do wielu książek, jakie są obecnie wydawane. Dawno już skończyły się czasy, kiedy książki pisali przede wszystkim ludzie, którzy byli naprawdę warci tego, aby ich wydawać. O, i że jest piękna orka, ale piękna orka z prawdą, no teraz byle debil jest w stanie wydać książkę, wystarczy, że ma kasę. Kiedyś, żeby wydać publikację, musiałeś mieć tytuł naukowy, musiałeś udowodnić jakoś tezę w tej książce, i ta książka musiała przejść przez środowisko akademickie. Jeśli była zaorana przez nie, nie miała siły przebicia. Teraz wystarczy, że taki pierwszy lepszy Żurek pokaże, że y, ja napisałem książkę i ta książka to jest prawda to jest 100% prawdy, którą lewactwo chce u. Kryć i wszystkie szury już od razu się ręczą. I naraz się okazuje, że książka jest w normalnych księgarniach do kupienia. I ludzie to kupują. Ludzie to kupują, biorą na serio. Mimo tego, że po prostu tam są bzdury. Obecnie mamy dwa problemy. Po pierwsze, książka można napisać i wydać każdy o czymkolwiek. Właśnie to mówiłem. Ale większym problemem jest to, że coraz więcej autorów nie ma świadomości, że pisarzami są słabymi. To też swoją drogą. A kiedy inni zwracają mu na, im na to uwagę, autorzy dziś nie przyjmują krytyki, tylko szukają usilnie winnych swojej miernoty, pomijając siebie samego. Tak, wszystko, jakakolwiek forma krytyki na jakiegokolwiek autora, zwłaszcza obłożonego kultem, oznacza, że jesteś hejterem. Jesteś hejterem, szkalujesz, ziejesz nienawiścią. Nie, że po prostu pokazuje, że kurna, jak można pisać takie pierdoły to jest po prostu jakiś kicz. Kto napisał ten kicz? Nie, nie, jesteś hejterem. Ta zasada nie jest już aktualna. Fałszywa pandemia jest pełna różnych opinii, przemyśleń osób, z którymi prowadzone były wywiady i tego analizować nie będę. A ja będę analizował. Według mnie wywiady, które są wywiadami na zasadzie, że ktoś zadaje tendencyjne pytanie, e, na zasadzie jak się pan. E, Czekajcie, jak to kiedyś Marcinek zadał takie pytanie, takie po prostu, które mnie totalnie rozjebało, jak pan ocenia polską politykę i dlaczego Polska jest już stracona? Takie było pytanie do, do Karonia, nie? Ja tak się jedzę, ja pierdolę, przecież to jest pytanie takie z tezą, że głowa mała. Yy, no i tutaj dalej jedziemy a chciałbym przede wszystkim zweryfikować przedstawiane kluczowe informacje naukowe i medyczne pod kątem ich prawdziwości. Nasuwa się mi przy tym pytanie czy osoby godne zaufania, dla których pisanie książek jest równoznaczne z odpowiedzialnością za przekazywanie czytelnikom informacji, pozwoliłyby sobie na publikowanie wątpliwych faktów? Czy według znanych i pisanych lekkim językiem o rzeczach trudnych, krótkiej historii czasu Hawkinga czy książkach Michio Kaku, znajdziemy informacje nieprawdziwe? Nie. Dlatego warto ich brać za autorytety, bo są po prostu rzetelni. Tak, tylko no teraz jesteśmy na etapie, że e, jak to. W ogóle to jest paradoks, ponieważ e, korwiniści i ogólnie szurzy właśnie te pseudoprawicowe, mówią coś takiego, że hamstwo wychodzi na szalony. Przy czym. Paradoksalnie się z nimi zgadzam, tak. Teraz mamy sytuację taką, że jest sobie pewna grupa zamknięta, która wydaje książki, jest środowisko akademickie, i obok środowiska akademickiego. Stworzyły się takie takie stworzyły się i roztropki, które rozprowadzają właśnie po kanałach internetowych e, swoje wysrywy, bo tego nie da się inaczej nazwać i dzięki temu właśnie mamy jakieś Wielkiej lechi, dzięki temu mamy jakieś e, stop pandemii czy jakieś inne pierdoły, czy nie wiem na przykład wysrywy sumlisia e, czy karonia i te książki są całkowicie brane na serio, rozumiecie? albo na przykład yy, wysrywy Ziemkiewicza, przy czym Ziemkiewicz nawet nie udaje i wprost mówi, że to są po prostu felietony on pisze w tej książce, to jest właściwie tylko 40 stron, czy tam 120, czy ile on tam nasrał tych stron felietonu, gdzie wypowiada się na temat tego, co on uważa i on tego w ogóle nawet nie ukrywa a te wszystkie szury się zachwycają więc, że, mmm, ale książka, ale literatura polska, gdzie ty kurwa widzisz tu literaturę polską gdzie tu widzisz zabawę słowem? Gdzieś tu widzisz w ogóle jakiekolwiek lekkie pióro? Czy ty widzisz tutaj cokolwiek? Czy ty w ogóle trzymałeś coś w rękach więcej niż takie książki i lektury szkolne? A no jeszcze czasem Biblię może kiedyś na komunii, bo potem już nie, chyba że na bierzmowaniu. Analiza treści. Pierwsze. Pandemii nie ma. Nie ma epidemii ani pandemii hahahajusa ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju. Tak zaczyna się książka Fałszywa Pandemia, argumentując, że za śmiertelność haha, usa, mają odpowiadać głównie zakażenia szpitalne oraz inne dodatkowe czynniki. W dalszej części książki przeczytamy wiele twierdzeń, które zaprzeczają sobie wzajemnie. Z jednej strony książka neguje ha i groźny potencjał Jusa. <grymium> z drugiej strony wspomina o tym, że umierają osoby podatne. To o przeziębieniu można powiedzieć, że jest mało istotnym problemem, gdyż nie powoduje znaczącej śmiertelności w danej grupie wiekowej. Zanim jednak odpowiem na stwierdzenie: Nie ma epidemii, przytoczę tutaj od razu informację, którą można znaleźć na stronie 108. Yy... I tutaj jest fragment: Oznacza to, że wirus próbuje podbić człowieka? Tego nie wiem! Ja rozumiem to inaczej i tu się zaczyna problem. Tu już pierwsza lampka ostrzegawcza się zaczyna na, na zasadzie jak, jak ktoś zaczyna opowiadać: Ja rozumiem to inaczej, Tu już jest szur alert, tak czy nie, tak? Czy nie? Ja rozumiem, że no to nie rozumuj, bo ci nie wychodzi. Sądzę, że ten wirus towarzyszy człowiekowi od początku ludzkości. Ciało ludzkie składa się z komórek w ilości 10 do 13 potęgi, ale zawiera bakterie w ilości 10 do około 14 potęgi oraz wirusy w ilości około 10 do 14 potęgi. I tam dalej jest ucięte. I powiem wam od razu na wstępie, w życiu nie słyszałem większych pierdół. W życiu nie słyszałem większych bzdur. Przede wszystkim głównie dlatego, że wirusy ewoluują, wszelkie możliwe bakterie ewoluują. I bakterie ewoluują i wirusy znacznie, znacznie szybciej niż zwyczajny człowiek. Zwyczajny człowiek, wyjście nam w ogóle, w ogóle pierwszy, pierwszy w ogóle homo sapiens sapiens pojawił się 100 tysięcy lat temu, rozumiecie? 100 tysięcy lat temu. Jeszcze teraz sprawdzę dla pewności, żeby nie walić wam pierdół. Tutaj research na, na bieżąco. Na bieżąco sprawdzamy, tylko oczywiście jak zwykle musi wypierdolić gogle. Na zasadzie, że się zgadzam na, na użycie różnych, różnych pierdół. Tak, zgadzam się, chcę po prostu tylko to sprawdzić dla, dla researchu. Bla, 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 bla. Bla, 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 190 tysięcy lat temu, przepraszam bardzo, mój błąd. 190 tysięcy lat temu, rozumiecie? 190 tysięcy lat temu pojawił się człowiek rozumny i do tego czasu. W tamtym czasie to nie było tak, że ten y, że urodził się pierwszy człowiek rozumny i potem zaczęły się czaskać, zaczęły się same człowieki rozumne. No nie no, no, tak to nie działa, tak? Jest ewolucja. I ewolucja, jeśli chodzi o takie organizmy bardziej skomplikowane, na przykład człowiek, to trwa troszkę dużo, tak? Biorąc pod uwagę, że 200 tysięcy na oklętkę lat temu pojawił się pierwszy człowiek rozumny, gdzieś tak pojawili się pierwsi ludzie rozumni. No to troszkę dużo czasu naturze zajęło od tych wszystkich milionów lat dojście do człowieka, nie uważacie? No, a taki wirus grypy na przykład, no to jest nowy co rok. On ewoluuje, zmienia się i, i co roku jest zupełnie inny. Widzimy różnicę? No widzimy różnice. I teraz wyobraźcie sobie, że yy, pojawia się taki właśnie hehehejus. <ścoughs> yy, właśnie te 100 czy 200 Tysięcy lat, na okrętkę, już, już bądźmy łaskawi, od 200 tysięcy lat, nie, nie cofajmy się o miliony lat, ok? 200 tysięcy lat się pojawia. Jak myślicie, skoro wirus zmienia się co roku, czy ten wirus, hehaha, wirus byłby u nas sobie teraz w tej samej niezmiennej postaci co 200 tysięcy lat temu? No kurwa wątpię. Epidemia to stan, gdy liczba przypadków danej choroby zakaźnej istotnie wzrasta lub pojawia się przypadki choroby zakaźnej, która dotychczas nie występowała. Rozumiem, że dla autorów książki 36 milionów przypadków stan na 8.10.2020, nowej choroby jaką jest, haha, <ścoughs> to nic znaczącego, ale publikowanie twierdzenia, że ten wirus był od początku ludzkości jest szczytem niekompetencji. I tutaj według mnie jest bardzo mocne niedojechanie, ponieważ... Według mojej opinii, oczywiście, panie lekarzu, jest to po prostu niedojebanie mózgowe. I traktowanie gości, którzy potencjalnie będą to czytali, jako debili, nie znających podstaw biologii. I tutaj. Panie lekarzu, panie doktorze Ciemięga, my tutaj wykorzystaliśmy nie medycynę wyspecjalizowaną, tylko my wykorzystaliśmy do ocenienia tego wiedzę z podstawowej biologii. Wiemy, że wirus ewoluuje. Wobec tego na tej podstawie wiemy, że to są pierdoły. Po pierwsze, przed rokiem 2020 nie mieliśmy tak wyraźnej ilości zgłaszanych objawów typowych dla jusa <grym węchu> – utraty węchu. Przez ostatnie dziesiątki lat ludzie nie chorowali na zapalenia płuc, których przebieg byłby specyficzny i dodatkowo związany z objawami jusa <grym węchu> z tym, że wspomnianą w utratą węchu. To się jakoś wcześniej nie działo. Po drugie, pominę tutaj wykład na temat ewolucji wirusów, kiedyś już o tym pisałem, ale krótko mówiąc, bakterii wirusów jakie dziś znamy, nie stworzył Pan Bóg 6000 lat temu z całą planetą, jak się niektórym najwyraźniej wydaje. Tego typu stwierdzenia są przykładem niewiedzy i naukowej kompromitacji, bez problemu można je obalić. Idealnie pasują miejsca, w którym udzielają się osoby je głoszące, czyli internetu i filmów z żółtymi napisami. Równie dobrze można stwierdzić, że Morgan Freeman zawsze wyglądał tak, jakiego dziś znamy: urodził się już jako sympatyczny czarnoskóry staruszek i nigdy nie wyglądał inaczej. Już pierwsze zdanie książki jest zapowiedzią tego, co znajduje się dalej. Publikacja jako całość nie ma nic wspólnego z merytorycznym przekazywaniem wiedzy. Typowe jest również to, że książka mówiąca o rzekomych spiskach i manipulacjach yy, sama opiera się na manipulacjach i wprowadza czytelników w błąd wielokrotnie. 2. Astme diagnozuje się na podstawie: uwaga, uwaga, sekcji zwłok. Jakim sposobem, fragment następnej książki, MZ ustaliło, że te osoby nie miały chorób współistniejących, skoro nie przeprowadza się w Polsce sekcji zwłok? Tymczasem profesor Klaus Puszel z Hamburga w Niemczech wykonał już ponad 100 autopsji osób, u których stwierdzono istnienie chahanuza, i nie znalazł niczego takiego. A czy. Po pierwsze to, to warto dodać, że Niemcy zawsze mieli jakiś taki dryg do sekcji zwłok. Nie wiem, może im został sprzed 60 lat, e, ale e, poza tym teraz wygoglowałem tego gościa, zupełnie go Google nie znajduję. Nie wiem co to jest za profesor, może jest tak tajny i tak zajebisty, że nie da się go znaleźć. Albo nie wiem, Żydzi Masoni nie pozwalają. Muszę przyznać, że to zaskakujący tok myślenia, który sugeruje, że do pozostawienia rozpoznania o chorobie współistniejącej, mającej znaczenie w kontekście heHeANsa, potrzebna jest sekcja zwłok. Do chorób tych zalicza się głównie takie, które diagnostyka jest prosta i mało inwazyjna, a to przede wszystkim astma, choroby serca, otyłość. P.O.C.H.P. czyli coś, co naprawdę trudno przeoczyć i czego wykrycie nie wymaga sekcji, ale już o tym, jeśli już o tym mowa, no i tutaj mamy, mamy link do Akademii Oxforda Journal of Infectious Diseases. No i e, postmortem sekcję zwłok e, okazuje się, że e, wśród 18 pacjentów, których e, krojono, e, czterech miało <grym>, jusa czystego, Bez żadnych jakichś tam yy, chorób współistniejących. Powyższa publikacja jest nie tylko jednym z istniejących dowodów na to, że twierdzenie braku zmarłych z i bez obciążeń i braku dowodów sekcyjnych są jedną wielką ściemą. Czy fałszywe wnioski? Następny fragment. Tymczasem już 19 marca pojawiły się francuskie badania naukowe o znamiennym tytule <noise> Fear vs. Data, czyli heheus, strach dane, w których badano dwie grupy pacjentów chorych na drogi oddechowe pod kątem obecności czterech zwykłych usów w porównaniu do heheusa. Nie rozróżniano, czy ktoś umarł z powodu któregoś z usów, czy stwierdzono jedynie jego obecność, co oznacza, że nie było przyczyną śmierci uczeni doszli do wniosku, że nie było żadnej znaczącej różnicy w obu grupach, jeśli chodzi o liczbę zmarłych. E, konkluz konkluzja publikacji jest jednak inna niż informacja zawarta w książce, ponieważ wyszczególniono cztery różne powszechne występujące typy chaosów, podano śmiertelność, jaką się z nimi wiąże i zestawiono to ze śmiertelnością. He -He którą wykazano jako wyższą, jeśli już pisać precyzyjnie. Ponadto zaznaczono, że wyniki są zasadne co do okresu ich publikacji, co wydaje się rozsądne z uwagi na dynamiczne rozprzestrzenianie się oraz sytuację epidemiologiczną. Wciąż co o tym nie wspomniano, ponieważ nie zwrócono, podobnie jak, przepraszam, nie zwrócono uwagi, że są to dane lokalne dla Francji, a nie ogólnoświatowe. I tutaj mamy następne. Dzieci mają wrodzoną odporność. Uwaga, uwaga! A czy dla małych dzieci wirus atakujący drogi oddechowe może być niebezpieczny? Niespecjalnie! Czasem zdarza się wirus, który atakuje również młodsze osoby. Po pierwsze, dzieci mają wrodzoną odporność. Rozumiecie? Dzieci, dzieci mają wrodzoną odporność. Dzieci są odporne kurwa na wszystko, są jebanymi terminatorami połączonymi z robokopami. Tylko ciekawe, że niestety jak się przejdzie po szpitalach, z... znaczy po szpitalach, możecie nawet w sumie po szpitalach, ale najlepiej się przejść po jakichś tam starych cmentarzach z XIX wieku, to alejki z dziećmi są po prostu napierdolone jak pojebane. Może dlatego, że po prostu były tak odporne, że, że były nawet odporne na życie. Ponieważ nie miały jeszcze czasu czy okazji, żeby rozwinąć odporność adaptacyjną tam, gdzie my mamy antyciała przeciw konkretnym chorobom, ale posiadają za to system odpornościowy, który jest przygotowany. Aha, czyli innymi słowy, yy, to już jest gwałt na logice. Z jednej strony Shuria twierdzi, że każdą chorobę trzeba przebyć, ponieważ potem człowiek się na nią uodparnia. To niby jest taki, wiecie, worek treningowy dla, dla organizmu, dla przeciwciał, i dlatego trzeba przeżyć. Ale z drugiej strony. Dzieci mają wrocław odporność, są pierdolonymi robokopami. No to jak to jest, jak to się dzieje? W, w którym momencie dzieciak jest pierdolonym robokopem, a z drugiej strony w którymś momencie naraz jest, nie wiem co, co naraz jest takie, wiesz, wyłączenie, jak, jak się wyłącza pstryczek yy, przy ścianie, żeby wyłączyć światło, że naraz dup nie jest odporny? W którym momencie? Co, kiedy kończy 9 lat? Kiedy kończy 9 lat i 2 miesiące? 9 lat, 2 miesiące, 3 godziny? Kiedy? No nie wiemy! Nie wiemy, ale okazuje się, że dzieci są jakimiś robokopami, cyborgami odpornymi na wszystko terminatorami. Dzieci do 5 roku życia bardzo często chorują, szczególnie chodząc do żłobka i przedszkola, o czym wie każdy rodzic. No i tutaj właściwie nie mam nic do dodania, nie mam nic do odjęcia. Dzieje się tak, ponieważ dopiero wykształcają i trenują swój układ odpornościowy, który najpierw musi nauczyć się świata zewnętrznego, z którym ma styczność. Żaden człowiek nie rodzi się z wykształconą odpornością. Tylko przeciwciała Ig przechodzące przez łożysko zapewniają minimalny stopień ochrony immunologicznej płodu, ale jest to niewielka część całej układanki zwanej odpornością dziecka. W wieku noworodkowym i niemowlęcym występuje ochronna rola przeciwciał matki, która zanika w ciągu pierwszych miesięcy i nie jest ona taka sama jak odporność, którą się samemu wykształca w pierwszych latach życia. Powyższe stwierdzenie w książce to przykład rażącej niekompetencji. Otóż nie zgadzam się. Powyższe stwierdzenie to jest pierdolenie. To jest pierdolenie, które gwałci własną logikę, ponieważ. E, a czekajcie, czekajcie, kto to, kto to na wysrał. E, Knut Witkowski. Hmm, cie ciekawe, ciekawe. Ciekawe, panie profesorze, doktorze, ciekawe. Okazuje się, że, że dzieci są e, terminatorami, które są odporne na wszystko. E, zastanawiam się, zastanawiam się, jakim cudem pan dostał profesora. Naprawdę. E, piąte, dzieciom nic nie grozi i, nie, i powinny się zarażać. Jak twierdzą naukowcy, w przypadku heheayusa należy chronić grupy ryzyka, a nie tych, którzy takiej ochrony nie potrzebują, jak na przykład dzieci, notabene zamykanie szkół i przedszkoli to jeden z najgłupszych pomysłów, ponieważ dzieci, którym nic nie grozi, powinny się jak najszybciej pozakaszać, żeby nabyć odporność i skutek tego nie zarazić swoich dziadków. No rozumiecie, no bo, bo wiecie, bo, bo dziecko się wpierdala do takiego inkubatora, wrzuca się tam wirus, wirusa, tak się trzęsie tym inkubatorem, tak częściej się mieszu-mieszu, żeby to dziecko się zaraziło Potem się czeka aż dziecko się już odzarazi i, i można go wpuścić. Tak, można go wpuścić normalnie do życia. Nie, w ogóle nie będzie tak, że będzie tak zwanym plagu karierem i przeniesie wirusa do swoich dziadków, właśnie do cioci, do wujku, a najbliżej do rodziców. Nie, 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 w ogóle nie. Dziecko samo zwalczy, weźmie na klatę tego wirusa. Oczywiście. Przepraszam bardzo, czy to. Pisał kompletny debil? Czy to pisał gościu, który był tak wyrachowany? Bo nie wiem, to jest, jest, są dwie opcje: albo jesteś debil, albo jesteś wyrachowany. I nie wiem, co jest gorsze. To jednak nie jest nic nowego, bo tyczy się również grypy czy innych chorób zakaźnych. Jednocześnie rządzący muszą brać pod uwagę dobro całego społeczeństwa, a nie tylko grupy ryzyka. A, czyli już jesteśmy na zasadzie darwinizmu społecznego, czyli innymi słowy, dzieci mają się jak najszybciej pozarażać, żeby się uodpornić, a reszta jebać, niech zdychają, rozumiecie? Niech zdychają w dupie z nimi, ponieważ dobro całego społeczeństwa jebać grupę ryzyka, dobro całego społeczeństwa. Czy to jest normalne? Według mnie nie. Według mnie to jest posrane. Według mnie to jest po prostu trzeba być jakimś psycholem, żeby, żeby coś takiego wypisywać wprost i żeby jeszcze ludzie to popierali. Nie wiem czy zdają sobie sprawę szury, czy że wspierają co wspierają. I to jeszcze szafuje tą książką Grzesio, który równocześnie wielce płacze nad aborcją, wielce płacze, że aborcja powinna całkowicie zakazana, bo każde życie jest święte. Jednocześnie w książce pisze, że jebać grupę ryzyka, bo najważniejsze jest dobro społeczeństwa. Dobrospołeczeństwa przy okazji, oczywiście gości, którzy wychodzą na ulicę i mają te książki, po prostu machają nimi jak Biblię, niczym Brown, okazuje się, że mówią o czym? O tym, że ich wolność, ich dupa musi być pełna, nie dobro społeczeństwa. nie, 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 ich dupa, bo oni mają wolność do nienoszenia kagance. Czy to jest... Czy to jest w ogóle. To nie ma sensu. To w ogóle nie ma sensu. Jedno z drugim w ogóle nie ma sensu. No nic nie ma sensu. Ja nie rozumiem, jak można być logicznie myślącym człowiekiem, usłyszeć takie bzdury i twierdzić, że, że nie, 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 one są spoko. One nie są spoko. Jedno przeczy drugiemu praktycznie w każdym zdaniu. I teraz uwaga: nie, lekarz pisze dalej nie tylko fałszywe informacje na temat dzieci, ale również paradoksalne stwierdzenia, gdzie zdanie na dole zaprzecza treści podanej wcześniej. No, ja już to wcześniej zauważyłem, nie, nie czytałem tego zdania dalej. Dzieci znajdują się w najlepszej sytuacji, ponieważ stanowią najmniejszy procent ofiar śmiertelnych, ale nie zerowy. Na chwilę obecną śmiertelność dzieci to 0,06%. O zabawne! Dokładnie tyle samo, ile wynosi PKB futerkowców. Eee, co oznacza, że 6 dzieci na 10 tysięcy chorych umrze w ujęciu hejusza dla zwolenników książki to liczba bez znaczenia ale gdy chodzi o powikłania szczepionki MMR gdzie wstrząs anafilaktyczny zdarza się u jednego dziecka na milion to jest to wówczas dla nich przykład na to jak ulotna jest troska o jednostkę kiedy wybiera się dane wygodne dla poparcia własnych twierdzeń czy <laughs> ja muszę coś dodawać? Nie, on też ora na swój sposób. On też pięknie ora na swój sposób. Że w sumie racja, tego nie zauważyłem, że właśnie tak antyszczepy działają. Tutaj, że dziecko musi być chronione za wszelką cenę bo, bo nie można podać im Czego, bo to jest śmierć śmierć w ciekawce. Ale z kolei można zarazić dziecko zakaźną chorobą. Chuj, najwyżej zdechnie. Chuj, bo przecież trzeba, jak to było, trzeba brać pod uwagę dobro całego społeczeństwa, nie tylko grupy ryzyka. Nie bać ich. Poniżej dane wskazujące systematyczny wzrost zgonów u dzieci z powodu haha, po, co zaprzecza twierdzeniu, że dzieciom nic nie grozi? Warto zapamiętać, że w grupie mamy również podgrupy ryzyka, m.in. na przykład dzieci z zespołem e, Down'a. E, śmierć z respiratora. Uwaga, uwaga! Szanse pomimo bardzo bolesnej terapii są nic minimalne. W dnej następstwie większość pacjentów dozna bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu. Rozumiecie? Przypięcie do respiratora to jest bolesna terapia, rozumiecie? I, I doznacie bardzo poważnego uszczerbku na zdrowie. Nie dlatego, że wirus. Nie, 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 to jest wina respiratora. Kurwa. Czytamy, że podłączenie wiekowych i schorowanych pacjentów do respiratora jest bezsensowne i jest to, uwaga, cytat, bolesna terapia. Nieprawdą jest, że śmiertelność u starskich obciążonych, które w wyniku hehalusa doznają niewydolności oddechowej jest wysoka. Nieprawdą jest, że jest to terapia bolesna. Pacjent pod przejściem na respirator jest znieczulany jak do operacji, a jeśli być może od respiratora odłączony i samodzielnie oddychać, to jest natychmiast wybudzany. Anestezjolodzy zapewniają komfort chorym, który również po, po, polega na tym, że jeśli pacjent ma bardzo małe szanse na przeżycie, to odchodzi w godnych warunkach. W innym przypadku taki człowiek zalewający się płynem w płucach umierałby w cierpieniu i strachu. Książka nie wspomina również o tym, że oddziały intensywnej terapii coraz lepiej radzą sobie z <laughs> hahaharusem, gdyż nabywają doświadczenia, a przeżywalność dla innych grup pacjentów, którzy trafiają pod respirator, się poprawia i w niektórych placówkach wynosi ponad 70%. Rozmowy w sprawie z lekarzami można znaleźć tutaj, tam jest podany link. 7. Nie można zarazić się dwa razy i odporność stadna. Czy mógłby pan wyjaśnić, co pan rozumie przez pojęcie odporność stadna i jak to działa? I uwaga, odpowiedź, odpowiedź jest kurwa rozpierdalacz. Tak, jeśli przeszliśmy już infekcję, to nie możemy się więcej zarazić. To jest odporność stadna. To jest odporność stadna według Pana doktora profesora Suharit Bakhoi. Tak, tak, to, to jest odporność starna. Wiecie co, powiem wam tak. Moja nauczycielka biologii nie miała profesora, doktora do spraw drapania się po dupie, tylko miała magistra. I ona tak się składa, że mi powiedziała bardziej pełną definicję niż wielka szanowna profesor Sucharic, jakiś tam. Moi drodzy, co to jest odporność zbiorowa? Odpowiem mam bardzo prosto. Odporność zbiorowa polega na tym, że pewne organizmy uczą się nawzajem od tego, żeby trzymać, ponieważ, tak, przede wszystkim najważniejsza rzecz: my cały czas wymieniamy się. Własnym DNA, jeśli obcujemy w danym, w danym społeczeństwie, w danym środowisku. Przykładowo, jeśli jakiś gościu opierał się, trzymał się za barierkę i ty trzymasz się za barierkę dokładnie w tym samym miejscu, gdzie on, gratuluję, wymieniłeś DNA. Wymieniłeś DNA z nim. Jeśli yy, wymieniłeś, no, może. Dobra, troszkę poleciałem, może nie DNA, ale mikroorganizmy. Wymieniłeś mikroorganizmy. Jeśli siedzisz w jakimś miejscu, na przykład w windzie, z paroma ludźmi, wymieniacie się nawzajem mikroorganizmami, bo dyszecie na siebie. Nawet jakby każdy siedział i tak starał się oddychać jak najlżej, wymieniacie niestety powietrze, tak? Siedzicie w tym samym zamkniętym pomieszczeniu, wymieniacie powietrze. W powietrzach są mikroorganizmy, przenoszą się drogą kropelkową. Wobec tego macie też wymianę informacji na tej podstawie. Informacji, które działają tak, że jeśli na przykład, właśnie jest w sobie grupa osób, która jest zaszczepiona, i jest jedna osoba, która nie może być zaszczepiona, nie dlatego, bo jest szurem, foliarzem, bo ma czerwony hermofon, tylko dlatego, bo rzeczywiście nie może. Z faktycznych, wyraźnych, ważnych powodów nie może po prostu. No to działa to tak że on idzie sobie między właśnie takie środowisko. Tamci goście mają przeciwciała, które są nauczone, są nauczone na martwych wirusach, na martwych bakteriach reagować, bić się z nimi. I one są jakby wymieniane pomiędzy nimi, informacje są wymieniane pomiędzy, pomiędzy organizmami i można uznać, że dzięki temu, że właśnie on jest otoczony tymi, tymi ludźmi, Ci ludzie sami zwalczają dookoła niego wirusy. Tak działa odporność zbiorowa, odporność stadna. Że dzięki na przykład temu właśnie, jeśli jest grupa zaszczepionych, załóżmy na jakąś na malarię, załóżmy na malarię. Zwiększa odporność, jeśli jedziecie w wycieczce razem i jesteście wszyscy zaszczepieni na malarię, niż gdyby jechała sobie jedna osoba z waszej wycieczki i była zaszczepiona ona jedna na malarię, ponieważ jak ona jest jedna zaszczepiona, no to ona musi wirusa brać sama na klatę, ale jak jest z wami, no to wszystkie wasze przeciwciała się wspierają, ponieważ są nauczone reagować. I dzięki temu ochraniacie siebie nawzajem. No działa na tej samej zasadzie, na której działa, działa taktyka jakichkolwiek policjantów, wojsk i tak dalej. Jeden żołnierz dupa, ale kiedy ludzi kupa, no to już się zaczyna inaczej gadka, tak? Można wpierdolić komuś, nawet jeśli jest silniejszy. I tutaj też działa na to, to na tej samej zasadzie. I proszę bardzo, właśnie w tym momencie wytłumaczyłem wam odporność stadną o... Nie wiem, no może parę linijek dłużej niż wielce szanowna pani profesor oraz konkretniej niż że jeśli przyszliśmy, przeszliśmy infekcję, to nie możemy się ręcznie zarazić. Nie, to jest odporność wtórna. Jeśli już coś przeszedłeś, przeszłeś, na przykład, nie wiem, ospę wieczną, czy różyczkę. Różyczka, czy wszystkie różne choroby wieku dziecięcego, jeśli już nauczyłeś się, przeszły, przeszedłeś ją, no to jesteś w stanie. Jesteś w stanie ją przeżyć, albo ospę wietrzną właśnie. Jeśli przeszedłeś, no to już przeszedłeś za, za dzieciaka, nauczyłeś się reagować na, na konkretny rodzaj mikroorganizmów i spuszasz im w pierdzie. To jest odporność wtórna. Odporność sadna to jest to, co wyjaśniłem. I to pojebała, albo pojebał profesor doktor medycyny Suharid Bakoy. Gratuluję, panie profesorze. Zasłużony tytuł. Ponieważ wytworzyliśmy przeciwciała, bo mamy przeciwciała, potem w zasadzie tworzymy osłony wokół ludzi, którzy tego nie mają, bowiem wirus może dostać się do naszego organizmu, ale zasadniczo nie jest w stanie się narzać. Kolejna gówno prawda. Po pierwsze, nie mamy przeciwciała, tylko przeciwciała są produkowane cały czas. Średnia życia przeciwciała to jest około tygodnia one cały czas są na bieżąco produkowane, między innymi przez migdałki. Między innymi dlatego poprzez usunięcie migdałków może nastąpić w spadek odporności w organizmie. No, no, selawi se niestety. Jeśli chodzi o, o właśnie wycięcie migdałków, no to wycinamy tak jakby środowisko, jakbyśmy po prostu wyburzyli komisariat w centrum miasta. No, głupia decyzja, ale czasem jak naprawdę one blokują, blokują system, oddychania i tak dalej, człowiek się dusi. No to, no to niestety trzeba wobec tego tak to działa przeciwciała są cały czas produkowane i one mają już wpisany w sobie materiał genetyczny który informuje mają taką listę jakby to powiedzieć rzeczy, które mogą odbierać jako zagrożenie i one reagują na podstawie tej listy wyczuwają tego wirusa i omijają wszystkie mikroorganizmy które nie są zagrożeniem ale atakują te, które są zagrożeni. Czasem to się pierdoli i, i zaczynają na przykład walczyć między sobą. To się nazywa białaczka, ale nie będziemy wchodzić w szczegóły. E, w każdym razie właśnie mamy coś takiego. A osłona wokół ludzi, którzy tego nie mają, e, no to, to jest odporność zbiorowa, odporność stadna. Potem mamy bowiem wirus może dostać się do naszego organizmu ale zasadniczo nie jest w stanie się namnażać nie wirus zawsze jest w stanie się namnażać wirus jest w stanie się namnażać tylko mamy różnicę taką że na to namnażanie wirusa przeciwciała reagują wirus nie jest w stanie, wirusowi trudniej jest się dostać do organizmu człowieka który jest otoczony ludźmi zaszczepionymi trudniej ale to nie oznacza, że on jest stuprocentowo bezpieczny. Nie lećmy w chuja! Nie możemy więc zarażać innych? Tak, przestaniemy zarażać. Pierdolenie. Co napisał o tym lekarz? Warto zwrócić uwagę, że książka, na którą powołują się między innymi antyszczepionkowcy, przeczy ich argumentom o tym, że odporność stadna nie istnieje, a szczepienia nie mają sensu w ujęciu społecznym. No, o tym też zapomniałem. Wiadomo dziś, że można dwukrotnie przejść hejusa, ponieważ poziom przeciwciał o tej chorobie spada w krótkim czasie. Wciąż do końca nie wiadomo, jak kształtuje się odporność na tę chorobę i widać duże zmienności osobnicze. Ponadto wykazano, że osoba, która już przeszła hejusa, zaraziła się wirusem ponownie po kilku miesiącach i nie mając objawów, zakażała innych. Badanie genetyczne wykazało, że był nieco to inny szczep hejusa. Ponadto inne choroby wirusowe również można przejść dwa razy, w tym m.in. ospę. O, tutaj właśnie mamy, moi drodzy, nieco inny szczep. Już, już się pojawiło to, co lekarz przede wszystkim yy, potwierdził, to co ja wcześniej mówiłem, że wirusy ewoluują. Kiedy się pojawił ten hejus? Grudzień? Gdzieś około właśnie grudzień, listopad-grudzień 2019. Mamy 10 2020 Już mamy inny szczep minęło no na okrętkę powiedzmy że te 10 10 miesięcy 10 miesięcy i już mamy nowy szczep Szybko szybko ale tak to działa wirusy tak ewoluują 8 wirus nie może zabijać samodzielnie dlaczego pozorna liczba zgonów Pozorna, ponieważ wirus nie zabija sam, lecz w powiązaniu z innymi chorobami. Nie można za to obarczać winą samego wirusa. Myślenie, że komuś przytrafił się cheniusz, jest nie tylko niepoprawne, ale też niebezpieczne. Myślenie, moi drodzy, że ktoś został zadźgany nożem jest nie tylko niepoprawne, ale też i niebezpieczne, ponieważ to nie można obarczać winą samego noża. Myślenie, że komuś przytrafiło się nożowanie czy sztyletowanie jest nie tylko niepoprawne, ale i niebezpieczne, ponieważ nóż nie zabija sam, lecz w powiązaniu z jakimś innym człowiekiem. Wobec tego nie powinniśmy się przejmować tym, że ktoś kogoś zasztyletuje, prawda? No według logiki szurów tak jak najbardziej. Jest to sprzeczne z poznanymi już efektami patofizjologicznymi, które wywołuje sam wirus. Wnikając do komórek w dolnych drogach oddechowych, niszczy je, a zainicjowana droga zapalna organizmu, zwana burzą cytokin, prowadzi do gromadzenia się płynów w pęcherzykach płucnych i niewydolności oddechowej. Taki mechanizm występuje również u osób, którzy nie mają innych obciążeń, i jest to efekt predyspozycji genetycznych, podobny jak nadmierna reakcja układu immunologicznego. W przypadku reakcji alergicznej u niektórych ludzi. W związku z tym wirus nie może być, jedną przyczyną, wirus może być jedyną przyczyną śmierci choroby osoby bez chorób współistniejących. Podokazane twierdzenie zawarte w książce jest całkowicie nieprawdziwe. Podsumowanie. W książce czytamy o tym, jak media, politycy i lekarze manipulują informacjami, a przy tym znajdziemy rażące przykłady nierzetelności, nieprawdziwych przekazów, które są typowe dla osób mówiących: wszyscy kłamią, tylko my znamy prawdę. Książka wykazuje na istotne problemy, takie jak niejasność świata polityki, rozbieżności w opiniach osób dyspozycyjnych, czy kwestie przekazów mediowych, którym zależy na sensacji, ale to przecież nic odkrywczego. Głównym problemem publikacji jest skrajna wybiórczość, całkowity brak obiektywizmu rzetelności, gdzie wyraźnie widać brak całkowity weryfikacji wydawcy prawdziwości twierdzeń prezentowanych czytelnikowi. Nie miało to z pewnością znaczenia, gdyż jest to pozycja kierowana do czytelnika najmniej wymagającego. To jest bardzo delikatne powiedzenie, że dla debila, ale, ale przynajmniej ja to odbieram tak, że lekarz chciał napisać, że dla debila, ale potem ogarnął, że kurde, no trzeba jakoś to napisać inaczej, więc napisał najmniej wymagającego. Który moim zdaniem nawet nie zdecyduje się na wysiłek przeczytania tych 200 stron, ponieważ samo posiadanie jej tej książki będzie powodem do dumy bez względu na to, co znajdzie się w środku. Podobny sposób można by napisać książkę o płaskiej ziemi, ponieważ w obecnych czasach bez problemu znajdziemy kilka osób z wyższym wykształceniem, które zapewniają opinię publiczną o spisku NASA itp. Przykłady, które omówiłem w tym artykule, dyskwalifikują tej książkę jako pozycję jakokolwiek merytoryczną. Wyraźnie narzuca z czytelnikowi stronniczy punkt widzenia, posługując się informacjami bezsprzecznie fałszywymi. Na koniec warto również dowiedzieć się, kim jest wydawca i kto objął patronat nad publikacją. Fundacja Osuchowa z siedzibą w Warszawie powołana została z inicjatywy Grzesia Brauna! Jako cele podaje na swojej stronie internetowej dbanie o wartości chrześcijańskie. Problem w tym, że działania stoją w sprzeczności z postawą papieża Franciszka, który mówi nie tylko rzetelnie o zmianach klimatycznych, ale również o pandemii. Moim zdaniem wydawanie książki, której treści są nieprawdziwe i podlegają na Szkodę zdrowia i życia ludzi, szczególnie dzieci nie wpisuje się w dbanie o wartości chrześcijańskie. I to jest koniec, ale jeszcze są zaznaczeni patroni. I moi drodzy, uwaga, uwaga patronat do reszy, przepraszam, do rzeczy. Przepraszam. Nie, nie, serio. Mam lepsze żarty. Mam lepsze żarty. E, mam najwyższy czas, rozumiecie, pisemko propagandowe korwinistów oraz uwaga, uwaga w realu 24! Marcinka! Rozumiecie? To, to, to są patroni, patroni. Moje podstawowe pytanie to jest, skąd wzięli na to pieniążki? Skąd się wzięły na to pieniążki, żeby wystawić sobie przez jakąś fundację Osuchowa, czy innego e, Suchajewa, czy, czy Pacajewa, czy jakiego innego e, Kutasiarza? E, jakim cudem fundacja Grzesia Brauna tak sobie z dupy wystawia książkę z jakim, jakim cudem patronat jest przejęty przez to znaczy to, że patronat jest przejęty przez media, które są jak najbardziej przytulone do korwinistów, to mnie to nawet nie dziwi ale, ale mnie zastanawia jakim cudem jakaś tam bieda fundacja znalazła sobie hajsiwo na to, żeby wydać taką książkę i akurat teraz akurat w tym momencie jest akurat propsowana w tym momencie i tam lekarz yy, Dawid Cimienia opisuje to, podsumowuje tylko jednym zdaniem, że poziom patronów wprost oddaje poziom książki. I myślę, że właściwie na tym skończymy. Myślę, że to jest najlepsze podsumowanie, że yy, jeśli mamy książkę pod patronatem najwyższego czasu czy w Shuri 24 to no myślę, że możemy sobie równie dobrze ją e, nie przejmować się a najlepsze jest to, że Grzesio właśnie szafuje tą książką, macha na prawo i lewo jak Biblią i jeszcze właśnie mamy taką, taką wkurwioną mordę brał no ja pierdolę człowieku, byś coś zrobił z tą brodą bo wyglądasz jak Menel przynajmniej według mnie wyglądasz jak Menel a to nie jest jakieś trudne, Wie, bierzesz nożyczki przycinasz sobie ją, żeby ona była regularna, żeby nie wyglądała tak, że mam wrażenie, że ty chcesz mnie. Gdyby nie ten garnitur. Przyznajcie, zwróćcie uwagę na to zdjęcie. Gdyby nie ten garnitur, gdyby on się ubrał w jakieś dresy, to ja mam wrażenie, że gdyby podszedł do mnie na ulicy, to. na piwo. No, 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 sorry, ale. Bycie posłem wymaga przynajmniej jakiegoś konkretnego wyglądu. I to nie chodzi o to, że ma zmienić mordę, bo ma mordę nie w tamburyn. Tylko chodzi o to, żeby po prostu zadbał o siebie. No, no zadbaj o siebie, człowieku, ile dostajesz tej kasy? Co tak trudno kupić nożyczki? Naprawdę? Czy pójść do fryzjera raz na rok? Nie no, na raz na rok, no. Raz na tydzień. Naprawdę. Pójdźże wreszcie, wydaj, wydaj te pieniądze no mądrze, chociaż raz. Yy, wracając do głównego wątku, moi drodzy, podsumującego, no to mamy właśnie coś takiego: mamy sobie właśnie takie, takie sytuacje. I mamy sobie właśnie, właśnie podsumowanie tego, i myślę, że to jest najlepsze podsumowanie tej książki. Nie będę, dziękuję panu doktorowi, że ja nie muszę już czytać tych pierdół. Tylko zajrzałem na te pierdoły u pana doktora. Sam wyciągnąłem też swoje wnioski. E, okazuje się, że jak zwykle konfiarze się zabierają za coś, konfiarze udają, że to nie jest ich. Nie, nie, nie. Tak samo jak z partią kierowców, która miała nie być ich, nie, 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 w ogóle, a została założona tylko i wyłącznie po to, żeby się zjednoczyć z konfederacją. I w tym momencie po prostu jest przedstawiana, już, już właściwie nie jest przedstawiana, bo praktycznie wszyscy o niej zapomnieli, ale był news przynajmniej, że wszyscy się jednoczą pod Konfederację. Nie? I tutaj też mamy podobną sytuację, że wszyscy zapomnieli cicho, cicho, cichosza cicho, z komu, kto napisał tą książkę, skąd jej wyrastają nogi, że to jest książka Grzesia praktycznie, no fundacji Grzesia i, i teraz będziemy udawać, że to jest książka eks ekspertów, którzy tam sroce spod ogona wyszli tylko po to, żeby oświecić konfederatów, wielkich Polaków, patriotów no nie moi drodzy, tak świat nie wygląda skończmy się oszukiwać. i to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o mnie zapraszam was jak zwykle do dyskusji na temat tego, jeśli jesteście w stanie, to podawajcie ten ten materiał dalej, żeby odszurować szurię. Niech szury się dowiedzą właściwie, co tam jest napisane. Ponieważ mam wrażenie, że skoro nie chce im się nawet konstytucji przeczytać, to jest 16 stron. 16 pierdolonych stron, nie chce im się przeczytać. To przypuszczam, że 200 też nie przeczytali. Wobec tego zapraszam Was do dyskusji. Komentarze, jak zwykle, są Wasze.